Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, Joanna Nogal-Gromala, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Zuzanna Długosz, przewodnik Beskidzki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. I powinnam dodać Baba z Gór. Marka, pod którą pracuję, to Baba z Gór. Kto to jest Baba z Gór? Baba z Gór to przewodnik, to animator czasu wolnego, człowiek, który uwielbia region, w którym mieszka, w którym pracuje i chętnie pokazuje go innym. Na początek chciałabym, żebyśmy tak ogólnie porozmawiały na temat tego, że coraz więcej i coraz chętniej chodzimy w góry. Na szlakach turystycznych, także Beskidu Sądeckiego, można spotkać i całe rodziny, i osoby starsze. No te szlaki są jakby coraz chętniej przemierzane. Czy to pandemia sprawiła, czy tak było już wcześniej? Rzeczywiście, w ciągu ostatnich kilku wycieczkach, na którym też brałam udział, kuluarowe rozmowy mówiły o tym, że jedno z niewielu dobrych rzeczy, które pandemia nam dała, to jest to, że byliśmy trochę ograniczeni, więc te góry były taką odskocznią, taką przestrzenią wolną. I rzeczywiście znam takie historie, że ktoś zaczął chodzić po górach od pandemii i tak mu zostało. Super. Natomiast warto wiedzieć, że chodzenie po górach to inicjatywa i pomysł na spędzanie czasu, którą przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Być może ktoś wyniósł z domu i przekazuje dalej, ale znacie przecież takich ludzi, którzy zaczęli, bo chcieli, bo było fajne towarzystwo, bo szukali czegoś nowego, bo znalazł pomysł i impuls do tego, żeby chodzić po górach. Ale chyba nie możemy powiedzieć, że to jest tak, że młody człowiek, mam tutaj na myśli takie pokolenie nastoletnie, może ubrać plecak i wyruszyć nawet na szlak Beskidu Sądeckiego, już nie mówię tutaj o Tatrach. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo jeśli ktoś jest rozchodzony po górach, czyli wyniósł go z domu, jest prowadzony od maleńkości, ma pewną ogładę w górach, ma pewien rozsądek, no bo 15-latkowi naprawdę nierówny, co rodzice przecież doskonale wiemy, więc jeśli ktoś jest przygotowany takim bagażem doświadczeń również własnych czy rodzinnych, czy ma jakiś kontakt z domem, ustalamy pewne zasady, to takie wyjście może być bezpieczne, satysfakcjonujące i z wielkim zadowoleniem wróci do domu, rodzice ze spokojem nie osiwieją w trakcie tych 5 czy 6 godzin, kiedy go nie będzie w domu. Natomiast myślę, że pytamy o taką sytuację, czy ktoś oderwany siłą od komputera dostaje plecak i idzie na szlaki? Tak, będzie to bardzo ryzykowne. Bo doskonale wiemy, że jeśli wchodzimy do parku rozrywki, to jest cały regulamin rzeczy wolno, nie wolno, wolno, nie wolno. Natomiast góry nie mają takiego regulaminu. Góry są dla rozsądnych. Więc z jednej strony nie będę nikogo straszyć, a z drugiej strony będę uczulać, że góry są specyficzną formą spędzania czasu. Czyli jeśli będzie lista, będą sytuacje i rozum tego 15-latka pozwoli mu pójść w góry, to góry są dla rozważnych. I są dla wszystkich. No ale przecież w górach, tutaj ja wiem, to zabrzmi bardzo naiwnie, można się zgubić. W górach można spotkać dzikiego niedźwiedzia na przykład. Tak, ustaliliśmy na ostatniej wycieczce a propos niedźwiedzia, że oczywiście... Na ścieżce rowerowej można spotkać niedźwiedzia. Tak, a najczęściej niedźwiedź w Beskidzie Sądeckim jest widziany w logo Poprackiego Parku Krajobrazowego. To myślę, że statystycznie częściej go jednak widzimy w logo Poprackiego Parku niż w terenie. Oczywiście nie będę trywializować. Jasne, że niedźwiedzie zdarzają się, że maszerują nawet na wiosnę. Internet, szczególnie na naszym terenie, obiegły tropy niedźwiedzia. Natomiast moi drodzy, liczmy jednak pewne prawdopodobieństwo wystąpienia tych niedźwiedzi. Góry dla rozważnych, obcowanie z dziką przyrodą, obarczone czy też bardzo dobrą rzeczą jest to, że spotkamy na szlakach dzikie zwierzęta. Czy te niedźwiedzie? Ja kiedyś powiedziałam jakiejś grupie, że jakbym zobaczyła niedźwiedzia, to szybko sięgam za telefon, zrobię zdjęcie, dostanę 1000 lajków. Nie zdarza się to. Niedźwiedź i dzikie zwierzęta mają dużo bardziej wyczulony słuch i węch, w związku z tym wielokrotnie szybciej nas zobaczą niż my ich. Natomiast oczywiście, nie będę trywializować, są sytuacje, które są niebezpieczne i nie należy ich robić. Po prostu znowu, górski savoir vivre, górskie przygotowanie, obcowanie z górami, czyli jeśli jesteśmy w stanie taką listę zrobić. Jaka ta lista powinna być? Przede wszystkim nie idziemy od razu na Radziejową, jeśli mówimy o Beskidzie Sądeckim, jeśli przez ostatnie 1,5, czy ostatnie 2, czy ostatnie 5 lat siedzieliśmy tylko przy komputerze. Tak? Małymi krokami, tak jak nie jesteś w stanie przebiec maratonu na początek, wszyscy zaczynają od 1 kilometra, dlatego zacznijmy, przykładowa trasa, na miejską górę nad Starym Sączem. Jedziemy sobie pociągiem, przechodzimy przez Stary Sącz, zdobywamy miejską górę, schodzimy, spacerujemy wokoło, nie wiem czy Państwo wiecie, tworzy się tam piękna trasa spacerowa.
Trasa. Jeśli nie byłeś zmęczony, super. To następnym razem zapraszam Cię, jedziesz do piwnicznej tym samym pociągiem i organizujesz sobie wyjście questem przez park Więgielnik Skałki. Jest już pod górę, ta trasa jest troszkę dłuższa i zdecydowanie jesteś w lesie. Jeśli nie byłeś zmęczony, wszystko było ok, twój plecak był poprawnie zapakowany, to idziesz na następną trasę. To może pojedziesz już tym razem autobusem z Nowego Sącza na koniec Szczawnika i drogą dojazdową do Bacówki nad Wierchomlą. Jeśli wszystko było w porządku, plecak miałeś dobrze zapakowany, nie byłeś zmęczony, dalej Ci się to podoba, zostałeś zarażony górami, super. I w tym momencie wchodzimy już na prawdziwe szlaki. Do wszystkiego można się przygotować. A co w tym plecaku? No właśnie, 15-latkowi, jak przy pięknej, słonecznej pogodzie każemy zapakować coś od deszczu i coś od wiatru, to będzie na pewno bardzo zabawnie. Natomiast to jest tylko zabawnie w momencie, kiedy to pakuje do plecaka. W tym momencie technologia umożliwia bardzo kupno i zorganizowanie bardzo lekkich rzeczy. Ten parasol może ważyć tyle, co butelka wody albo nawet mniej. Więc parasol, czy coś od deszczu i coś od wiatru. Jesteśmy w górach, pogoda może się załamać. Ciesz się, że masz i że obniosłeś i że nie wyniosłeś z plecaka. No i bezwzględnie woda, jeśli idziemy w lecie. Bezwzględnie coś na głowę. Ta ilość nakryć głowy jest teraz taki wybór. Nie musisz mieć chustki, którą ci zakładali rodzice i cierpiałeś, bo miałeś chustkę. Możesz mieć fajny kaszkiet, możesz mieć fajną czapkę, możesz mieć czapkę dla biegacza. Cokolwiek, żeby jednak nie dostać udaru. Takie listy są, jest wiele, wiele stron, na przykład polecamy strony GOPR-owskie, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ostatnim czasie fantastyczne infografiki, takie bardzo przyjazne współczesnemu człowiekowi, są infografiki, które pokazują, co w tym plecaku ma być, jak się przygotować, żeby było bezpiecznie dla wszystkich i dla Ciebie, żebyś miał radochę z tego, że jesteś w górach. Super, dziękuję bardzo za to. Myślę, że właśnie ważna informacja dla tych, którzy przed zbliżającymi wakacjami będą może chcieli wypróbować swoich sił na szlakach górskich. Tak sobie myślę, że łamiesz troszkę stereotypy takiego tradycyjnego przewodnika beskidzkiego i członka PTTK na przykład. Wiesz dlaczego? No, zaraz się dowiem. No bo raczej PTTK na przykład jako organizacja czy przewodnik kojarzy się przede wszystkim z mężczyzną, tak sobie myślę. Dwa, z osobą już taką w wieku senioralnym i z takimi, przynajmniej mi, i z takimi zorganizowanymi wycieczkami w sposób taki bardzo uporządkowany. Ty jednak proponujesz coś innego. Tak. A do szczegółów, na razie ogólnie, do szczegółów przejdziemy za chwilę. Cieszę się, że ktoś to zauważa, bo rzeczywiście musiałam sporo przepracować. Mam taką zasadę w życiu, którą zresztą dostałam od razu w pierwszej pracy. Albo przestań narzekać, albo coś zmień. No więc, idąc tym tropem, skoro rzeczywiście byłam na jednej czy drugiej wycieczce sama szkolnej z przewodnikiem i ci ludzie mieli fantastyczną wiedzę i bardzo dbali o nasze bezpieczeństwo i to im, za to im dziękuję, to było bardzo cenne. Natomiast rzeczywiście ostatnie 30 lat, jeśli chodzi o chowanie dzieci też, tak, o sposób edukowania i chowania dzieci, zmienił się diametralnie. Tak? Czyli powiedzmy okres socjalizmu w Polsce, były te dzieci edukowane w jakiś sposób, natomiast ten okres przełomu przyniósł dużo metod edukacyjnych z Zachodu, w związku z tym te dzieci też mają troszkę inne oczekiwania. Może też dlatego, że sama jestem matką i sposób komunikacji, sposób chowania tych dzieci, takie mam wrażenie, że jest troszkę inny niż to, w jaki sposób myśmy byli chowani. No i teraz to z pewnością, tak. Nie wyobrażam sobie tego, że ja tutaj będę teraz pohukiwać na współczesne wycieczki szkolne i mówić im, że coś im wolno albo czegoś im nie wolno, bo to nie przyniesie spodziewanego rezultatu, więc trochę szukamy takiej metody nieinwazyjnej, ale ja osiągam to, co potrzebuję, tak? Jest bezpiecznie, jest ciekawie, ja to, co uważam, że trzeba młodzieży powiedzieć, powiedziałam. Ale to jest też tak, że metody, którymi pracujesz, są nieco inne, bo tak jak no ja w 100% się zgadzam, tak? Współczesnemu nastolatkowi zwiedzanie Muszyny, Krynicy z całym szacunkiem dla tych miejsc i tutaj absolutnie nie podważając tego, że są to miejsca wyjątkowe i wybitne, no powiedzmy sobie, no, może być nieco trudne, nieco nudne, tak. I tak dalej. Ty proponujesz questy, co to takiego? Ja przede wszystkim dochodzę do wniosku, że może sama byłam takim nastolatkiem, że ja chętnie z przewodnikiem bym podyskutowała. Na zasadzie nie tylko, że przewodnik zada pytanie i ja znam odpowiedź na to pytanie, tylko dla mnie byłoby ciekawe, jeśli on wciągnąłby mnie w swoją opowieść, bo ja wtedy nie będę gadać i nie będę mu ciągle przeszkadzać, tylko będę częścią jego opowiadania.
no to skoro ja taka jestem, to wychodzę z założenia, że jeszcze co mi jedna osoba na świecie też ma takie potrzeby jak ja, że ja chcę sobie pogadać. No więc, idąc tym tropem, wynalazłam, skorzystałam, sama czasem stworzyłam sposób interakcji między grupą, czyli na przykład idziemy grą terenową, idziemy, możemy ją zrobić oczywiście samodzielnie, ja ją bardzo często z grupami wykorzystuję, rozdaję i mówię, jesteśmy tu i tu, czy ktoś czyta? Tak, ktoś czyta. Proszę, wpisujemy jakąś zagadkę, zwróćcie uwagę, liczymy, szukamy i czy oni wiedzą, że zwiedzali kościół w Muszynie? No wiedzą, bo liczyli tam otwory strzelnicze. Czy oni wiedzą, że byli w Tyliczu na mofecie? Wiedzą, bo liczyli kręgi na tej mofecie. Czyli na zasadzie takiej interakcji. I to jest ciekawe, tak? A questy, fantastyczna forma zwiedzania. Questy to gra terenowa, która sam pomysł przyszedł z zachodu. W Polsce jest ponad 800 questów. Są 4 instytucje, które zajmują się tworzeniem tych questów, a na terenie Beskidu Sądeckiego jest questów co najmniej 5 różnych. Są w Rytrze, w Piwnicznej, w Muszynie, w Łomnicy, w Tyliczu, w Muszynce, w Kamiannej, też już na pograniczu Beskidu Niskiego z Sądeckim i pewnie nie wymienię wszystkich miejsc, gdzie taką formę zwiedzania, gdzie musimy rozczytać zawartość, znaleźć litery do hasła i zawsze nagroda za grę. Proponujesz też spacer na górę parkową na przykład. Spacer na górę parkową w okresie wakacji 2021 to właściwie proponujemy wspólnie z Polskimi Kolejami Linowymi. Ponieważ jestem ambasadorem tej marki i ponieważ kolejka jest w trakcie remontu, no to żebyśmy jednak mogli skorzystać z dobrodziejstwa góry parkowej, to codziennie od poniedziałku do piątku. Od 1 lipca do ostatniego sierpnia o godzinie 14 spotykam się z Wami wszystkimi przy dolnej stacji kolejki na górę parkową. Spacerujemy sobie sympatycznym spacerkiem na szczyt. Tam niestety się będzie trzeba rozstać, ale zawsze można przyjść następnego dnia. Spacer dla wszystkich jest bezpłatny. Jedyna prośba, żeby przejść przez formularz bardzo prosty na www.góraparkowa.pl. Masz też taki pomysł, to jest też taka ciekawa inicjatywa, myślę sobie, związany z nietoperzami. Co to takiego, jakby można było przybliżyć? Nietoperze to zwierzęta. Nietoperze to są ssaki. Nietoperze to ssaki, które zamieszkują całą kulę ziemską. 1300 gatunków mamy na świecie. W Polsce mamy ich 27 gatunków i wśród nich ten najbardziej charakterystyczny dla gór podkowiec mały. Podkowiec mały jest zwierzęciem, które zamieszkuje również Beskid Sądecki i Beskid Niski. I wspólnie z Towarzystwem z Beskidu Niskiego zapraszamy na wakacyjne czwartki od 1 lipca, bo tak się składa, że czwartek, do miejscowości Izby. Izby są na samiusieńkim południu, przy granicy. Jak ktoś będzie jechał od strony Krynicy, to w Mochnaczce skręca się i to droga do Izb nas zaprowadzi. I spotykamy się w lipcu o 19.30, w sierpniu o 19.00. Najpierw dwa słowa o samej pięknej połemkowskiej świątyni, a potem animacje, gry, zabawy, śpiewanki, degustację pierniczków i finał obserwacje nocnych wylotów nietoperzy. Czyli taka animacja, taka atrakcja letnia, tym razem w całości poświęcona nietoperzom. Super pomysł i myślę, że dla wielu osób bardzo interesujący, bo to chociaż w Nowym Sączu na jednym z osiedli mamy nietoperze, nie tego gatunku, tak o których ty pewnie mówisz, ale myślę, że to jest wyjątkowa atrakcja. Jeszcze tylko dodam, pomysł na to, żeby ich poznać, bo wydaje się, że człowiek jak czegoś nie zna, to nie lubi. I się boi. Polecam, zapraszam, wystarczy wziąć coś do siedzenia, coś do okrycia, bo wieczory bywają chłodne, no i 10 zł od osoby. To są jedyne ograniczenia, jakie mamy. Zapraszam. Nie będziemy głaskać nietoperzy, będziemy je obserwować z daleka, nie więc wiem, dla kogoś, kto zaczyna przygodę z nietoperzami, będzie miał taki komfort odległości. Podkreślasz też wielokrotnie, śledząc twój profil na Facebooku, profil Baby z Gór, tak? Bo to jest, myślę, taki służbowy profil na Facebooku, tak, zawodowy. Podkreślasz wielokrotnie, i to można w wielu publikowanych postach spotkać, Baba z Gór mieszka w Muszynie. Dlaczego to takie ważne? Bo jestem wielkim patriotą lokalnym. Uwielbiam miejsce, w którym mieszkam i historia jest przecież taka, że jeszcze 30 lat temu musiałam mocno tłumaczyć, w ogóle pokazując na mapie, gdzie jest taka malusieńka miejscowość wpisana w ogóle na samą granicę. Ale dzięki ogromnym inwestycjom, które poczynił Urząd Miasta, już nikomu nie tłumaczę, gdzie jest Muszyna. Pokazuje, że Muszyna ma bogactwo atrakcji takich, że jestem w stanie zorganizować tygodniowy pobyt, gdzie nic się nie powtarza z atrakcji. Tak? Przede wszystkim
wszystkim bogactwo ogrodów tematycznych. Właściwie wymienia się już 8 różnych tematów rozsianych po wszystkich muszyńskich ogrodach. Muszyna to bogactwo historii, a więc ten quest, o którym rozmawialiśmy, właśnie to bogactwo pokazuje. Rozmawiamy w Muszynie o nietoperzach. Rozmawiamy w Muszynie o krainie łagodności, przecież jest ławeczka Harasymowicza na samym rynku, a więc opowiadamy o poezji śpiewanej. Rozmawiamy o szlakach pieszych, o rajdach, o cerkwiach. No właśnie, i teraz mi ktoś przerwie, bo po prostu to jest wielkie bogactwo różnorodności. Czyli nie tylko przyroda, jest też architektura, jest etnografia. Dla każdego coś miłego. Warto też chyba, żebyśmy sami zwiedzali swój region, bo często jest tak, że wyjeżdżamy gdzieś daleko, próbujemy zwiedzać obce kraje, obce regiony Polski, a czasem to, co najbliżej, pozostaje takie troszkę zaniedbane, w sensie informacji, wiadomości, zwiedzania, więc chyba warto, tak sobie myślę. Tak, myślę, że tak. A jeszcze jedno pytanie, a coś dla rowerzystów, bo te rowery to dzisiaj, no ścieżki rowerowe wspaniale nam się rozbudowują na terenie Sądecczyzny, rzeczywiście można sobie zaplanować całodzienną wyprawę ze zwiedzaniem, z odpoczynkami, z miejscami takiego relaksu po prostu, mówiąc najogólniej. Czy coś proponujesz dla rowerzystów? Tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć i potwierdzić, że ja też uważam, że to świetny pomysł. Otóż Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za ostatnich kilka lat swoją promocję w ogóle turystyki patrzy z perspektywy krzesełka, siodełka rowerowego. W związku z tym nie tylko te ścieżki rowerowe, które są na naszym terenie, Velodunajec, Velopoprad i te, które ciągną się na północ, dobrze oznaczone nie tylko w internecie, ale też w terenie, doprowadziły do tego, że na naszym terenie jest bardzo dużo miejsc przyjaznych rowerzyście, w skrócie MPR-y, czyli obiekty noclegowe, gastronomiczne i usługodawcy, którzy świadczą usługi z myślą o rowerzystach. I tak się złożyło, że przeszłam certyfikację jako MPR i z myślą o tych ludziach przygotowałam muszyńską grę rowerową. Kolejny pomysł na zwiedzanie, ten proponuję na soboty. Czyli bierzemy swoje rowery na przykład w Nowym Sączu, wsadzamy je do pociągu, jedziemy na sam koniec do Muszyny, ale słuchajcie, przejażdżka pociągiem jest super, dlatego że w momencie, kiedy wsadzisz już ten rower do pociągu, to zaczynasz odpoczywanie. Już nie myślisz o parkingach, o przejeździe, o ruchu i tak dalej, i tak dalej. Także pociąg jest fantastycznym rozwiązaniem. Wysiadasz w Muszynie na stacji głównej, przejeżdżasz tylko kawałeczek do dzielnicy Zapopradzie i tam przy Misiu o 10:30 w każdą sobotę widzę się ze wszystkimi dużymi i małymi turystami, którzy przy pomocy muszyńskiej gry rowerowej, oczywiście jestem razem z wami, rozwiązują grę. Wystarczy mieć 10 zł od osoby, gotowy rower, oczywiście kaski i wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne na rower i każdy dostaje mapkę, do której będziemy wklejać naklejki. Będą to naklejki kwietnych konstrukcji. Na pewno znacie i kojarzycie w Muszynie, w Krynicy, w miejscowościach uzdrowiskowych są takie kwietne, przestrzenne konstrukcje, które są obsadzane kwiatami. I Tomek Huszczo zamienił mi zdjęcia na malowankę, ja malowankę na naklejkę i wklejamy do mapy. A więc nie dość, że zwiedzać muszę, no bo przecież ja muszę sobie pogadać po drodze, więc na pewno będą informacje turystyczne. Dodatkowo szukasz tych kwietnych konstrukcji i wklejasz naklejkę, a potem jest oczywiście nagroda za rozwiązanie gry, więc 100 rzeczy przy jednej wycieczce. Dużo tego, dużo tych propozycji, mówię to z szacunkiem zupełnym. Gdzie można szukać informacji, bo rozumiem, że tutaj nawet oglądając wywiad, słuchając, pewno tego nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. Jak najlepiej śledzić to, co się będzie działo, gdzie znajdować informacje na temat najbliższych wydarzeń? Profil na fejsie? Tak, więc w ogóle polecam, mówię, czekają już wydrukowane ulotki wakacje 2021 z Babą z Gór, po prostu łatwo. I mamy tak, mój profil facebookowy, na pewno przypnę post właśnie z tą infografiką, bo ją przygotowałam. Będą też wydarzenia na Facebooku, wydarzenia związane z nietoperzami już są, wspólnie z Towarzystwem z Beskidu Niskiego, po prostu tytuł tego wydarzenia to jest wspólne zwiedzanie świata nietoperzy w izbach. Więc prosta sprawa, zaczynamy od 1 lipca. Będę tworzyła wydarzenia związane zarówno z muszyńską grą rowerową, jak i ze spacerem po Muszynie, bo we wtorki i piątki chodzimy na spacer pod tytułem Odkryj krainę księcia Popradu, a rzeczywiście najłatwiej zajrzeć na profil facebookowy Baba z Gór, na stronę internetową www.babazgór.pl i tam na pewno na głównej stronie będzie po prostu przypięty plakat odnośnie wakacji 2021. Dziękuję serdecznie. Bardzo nie będziemy dziękuję. Się nudzić, mam nadzieję. I to jest też propozycja dla młodych ludzi. Ja dziękuję serdecznie za wizytę, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Widzom, internautom
za uwagę. I przypominam, moim i Państwa gościem była Zuzanna Długosz, przewodnik Beskidzki, Baba z Gór. Dziękuję.